Cześć, dzisiaj filmik z makijażem. Skupię się głównie na makijażu oka, pokażę jak to robię, od czego zaczynam, na czym kończę i jakie ruchy są bardzo ważne. Także zaczynajmy. Przed wykonaniem makijażu należy ocenić i pomyśleć sobie, jaki makijaż będziemy robić. Jeżeli wiemy, że będziemy używać cieni mocno osypujących się lub cieni o mocnych kolorach, to zaczynamy makijaż od wykonania oka, a dopiero później kontynuujemy malowanie twarzy. Robimy tak, ponieważ cienie osypują nam się na wcześniej nałożony podkład i mamy dużo więcej roboty, bo musimy ścierać cienie i malować od początku, także to nie ma żadnego sensu. Makijaż oka najlepiej zacząć od nałożenia bazy na powieki. Ja ostatnio używam sobie cienia w kremie, który zastępuje mi bazę. Jest to Maybelline Color Tattoo w kolorze 93. Wklepujemy go w powiekę albo palcami, albo pędzelkiem. Ja dzisiaj używam pędzelka owalnego. Rozprowadzam na całą powiekę, nawet tutaj pod same brwi. A następnie wklepuję palcami. Nie martwcie się, nie zostawię tego tak jak jest teraz. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby baza była rozprowadzona równomiernie. W każdym miejscu taka sama jej ilość. Funkcją tej bazy jest głównie zakrycie jakichś zaczerwienień na oku, ale przy okazji przygotowanie naszej powieki do nakładania kolejnych warstw cieni. Dodatkowo dobra baza przedłuży nam trwałość cieni, nie będą się rolowały na powiece, więc warto używać bazy. Teraz przechodzimy do podkreślenia górnej powieki. Ja dzisiaj skorzystam sobie z paletki Chocolate Bars Too Faced i na początek użyję pędzelka z Make Up For Ever numer 236, czyli taka zbita kuleczka. Pierwszy cień, po który sięgam, to ten ostatni, ciemnobrązowy Triple Fudge. Zaczynam od zaaplikowania cienia w zewnętrzną część oka. Jak widzicie, na początku wyznaczam sobie taką kropeczkę na jednym oku i na drugim oku zrobię dokładnie tak samo, w dokładnie takim samym miejscu. Tak najlepiej jest się uczyć malować, bo dzięki temu możemy sobie sprawdzić, czy nasze zewnętrzne kąciki są równo podkreślone i czy będziemy blendować w tych samych miejscach na obu powiekach. Jak widzicie, blenduję, przeciągając pędzelek do środka powieki. Delikatnie przejeżdżam sobie tutaj po załamaniu górnej powieki, ale nie wychodzę za daleko. I dalej okrężnymi ruchami blenduję cień, tak żeby nie było granic, żeby to całe oczko było takie przydymione. Tą samą czynność robię na drugiej powiece. Kiedy widzę, że cienie są już rozblendowane i ładnie roztarte, to oddalam się nieco od lusterka i sprawdzam, czy natężenie kolorów i intensywność jest taka sama na obu powiekach. W moim przypadku nie zauważam jakiejś różnicy, także przechodzę do kolejnego kroku. Ten ciemnobrązowy cień sprawił, że to oczko się już troszkę tak uniosło, jest troszkę bardziej otwarte i mocniej podkreślone, więc teraz sięgam po nieco jaśniejszy cień. Tym razem wybiorę sobie ten nieco jaśniejszy brązowy cień Milk Chocolate. Nakładam go na powiekę tym samym pędzelkiem Make Up For Ever 236, ale oczywiście wcześniej wyczyszczonym. I nakładam go tuż obok tego ciemnobrązowego. Delikatnie nakładam na brązowy i kieruję się bliżej wewnętrznego kącika. Nakładam go też troszkę na ten ciemnobrązowy, żeby sprawić, że to przejście będzie takie płynne. Cienie dzięki temu będą ładnie połączone i będzie to wszystko ładnie współgrało ze sobą. Nakładając cień, oczywiście co chwilkę kontroluję, czy na obu powiekach jest tak samo. Jak widzicie, robię to takimi etapami. Troszkę nakładam na to oko i przenoszę się na drugie. Kiedy widzę, że znowu na obu powiekach jest tak samo teraz, to teraz znowu sięgam po ten sam cień i wracam na wcześniejsze oko i dokładam. Teraz znowu tą samą czynność będę robić na lewej powiece. Znowu się oddalam w celu sprawdzenia sobie, czy wszystko jest równo. Jeżeli widzę jakieś różnice, to oczywiście poprawiam. Stwierdziłam, że wykonam taki makijaż w dosyć neutralnych kolorach, żebyście mogły wykorzystać ten makijaż na co dzień. I myślę, że prościej będzie Wam się uczyć na takich właśnie odcieniach brązu, bo te kolory pasują do każdego i w sumie na każdą okazję. Okej, teraz znowu kolejny cień, znowu nieco inny niż te, które są na powiece dotychczas. I ja zastanawiałam się nad cieniem Salted Caramel, czyli tym, który teraz Wam pokazuję. Jeśli chodzi o pędzelek, to teraz zmieniam pędzelek na taki bardziej płaski. Jest to pędzelek z Sephory numer 60.
nabieram odrobinkę cienia Salted Caramel i znowu, najpierw zaczynam nakładanie od nałożenia odrobiny na ten Milk Chocolate, żeby znowu to przejście było takie płynne. I kieruję się coraz bliżej wewnętrznego kącika, uważając, żeby nie zejść do samego kącika, ponieważ tutaj będziemy dawać jakieś rozświetlenie. Teraz w wewnętrzny kącik nałożymy sobie jakiś jasny, brokatowy cień w celu otworzenia opowieki i sprawienia, żeby opowieka i oko było takie bardziej świeższe, wyspane. I jeśli macie tą paletkę, to możecie użyć w tym celu dwóch cieni. Albo tego marcepanowego, albo tego szampańskiego. Ja myślę, że w moim przypadku dzisiaj pasuje bardziej tutaj cień marcepanowy, także sięgam po właśnie ten cień. Biorę taki nieco mniejszy pędzelek, kuleczkę i aplikuję sobie brokatowy najjaśniejszy cień. Najpierw sam kącik, a później rozcieram go na górną powiekę, tak żeby połączyć sobie tutaj te wcześniejsze cienie, żeby efekt był taki bardziej naturalny. I jak na razie górną powiekę zostawiam w spokoju. Wy, pewnie jeżeli jesteście początkujące, macie teraz w tym momencie pod oczami osypane cienie. Lub jeżeli używacie jakiejś innej paletki, z której cienie właśnie się osypują, to teraz najlepszym momentem jest wzięcie płatka kosmetycznego z odrobiną płynu micelarnego czy jakiegoś płynu do demakijażu i po prostu ściągnięcie tych wszystkich pyłków, które mamy pod oczami. Mi akurat dzisiaj udało się to zrobić bez osypania. Także tylko delikatnie, suchym płatkiem sobie otrzypuję, w razie czego, gdyby jakieś drobinki niewidoczne tutaj były. I ja teraz przechodzę do makijażu twarzy, ale tego Wam nie pokazuję, to zobaczycie na pewno na jakimś innym filmie. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, skupiam się głównie na makijażu oczu. Zaraz do Was wrócę z nieco większą ilością makijażu na sobie. Na twarzy mam już bazę pod makijaż, podkład, korektor oraz puder i teraz kontynuuję makijaż oka. Biorę się za dolną powiekę, sięgam po pędzelek Maestro, tą kuleczkę, którą wcześniej nakładałam, ten jasny cień w kącik. I dolną powiekę mam zamiar podkreślić sobie cieniem Semi Sweet z tej samej paletki. Zaczynam od zewnętrznego kącika. Znowu, jak widzicie, robię tą samą czynność najpierw na jednej powiece, przechodzę na drugą. Nie robię tak, że kończę całą dolną powiekę na oku prawym i przechodzę do lewej, tylko chcąc, żeby to było wszystko idealnie symetryczne po obu stronach, robię to tak etapami. Często pewnie zauważacie, bo ja często to widzę, że wiele kobiet czy dziewczyn nie zwraca uwagi na makijaż dolnej powieki. Maluje tylko górną, nakłada cień na górną, a dolną pozostawia zupełnie gołą i później tylko tuszuje dolne rzęsy, albo nawet czasami nawet dziewczyny nie malują dolnych rzęs. Nie powinno się tak robić, bo wtedy makijaż wygląda na taki niepełny, nieskończony. I podkreślenie tylko górnej powieki sprawia, że ta dolna jest taka w sumie żadna, nijaka. Na dolną powiekę możemy nałożyć jeden cień, możemy też balansować z różnymi kolorami. Ja dzisiaj stwierdziłam, że jeden cień w zupełności nam wystarczy, ponieważ makijaż jest raczej taki standardowy. Jak widzicie, ten brązowy cień nakładam aż po wewnętrzny kącik do tego jasnego cienia marcepanowego. Zawsze musimy zwrócić uwagę także na to, żeby dolna powieka połączyła nam się z górną. To znaczy, żeby na przykład nasz makijaż górnej powieki nie kończył się w tym miejscu, a dolna powieka powiedzmy tutaj. To zawsze musi razem z sobą współgrać i jak widzicie, tutaj u mnie się to wszystko połączyło ładnie. I kolejną kwestią jest podkreślanie linii wodnej. Może mamy dwie opcje, takie najbardziej standardowe, czyli nałożenie czarnej kredki na linię wodną lub białej lub beżowej. Jeżeli nałożymy kredkę białą czy beżową, to nasze oko staje się optycznie większe. Po prostu jasne kolory na linii wodnej otwierają nasze oko i sprawiają, że jest ono znacznie większe niż w rzeczywistości. A jeśli chodzi o czarną kredkę, to czarna kredka niestety nieco zmniejsza nam oko, dodaje takiej bardziej pikanterii, takiego pazura do makijażu i sprawia, że nasze białko w oku jest znacznie bielsze. Wydaje się być po prostu białe, dużo bardziej białe niż jest w rzeczywistości. Także to wszystko zależy od Waszych oczu. Jeżeli macie małe oczka, to nie ma sensu nakładać czarnej kredki, a jeżeli macie bardzo duże oczy, to wtedy możecie śmiało sobie pozwolić na czarną kredkę na linii wodnej.
Ja tak naprawdę nie mam jakiegoś problemu z oczami, są ani nie jakieś bardzo duże, ani nie jakoś małe, także eksperymentuję z obydwoma kolorami kredek, ale dzisiaj postawiłam na beżową kredkę z Golden Rose i nałożę sobie ją właśnie na linię wodną. I jeżeli szukacie kredki na linię wodną, to zwracajcie uwagę na to, żeby była miękka i najlepiej wodoodporna. Ale myślę, że ważniejszym aspektem jest tutaj miękkość kredki, ponieważ taką twardą możecie sobie narobić troszkę krzywdy. Jeszcze zdradzę Wam taki jeden trik makijażowy. Jeżeli jesteście niewyspane, mało spałyście w nocy lub po prostu miałyście ciężką noc i Wasze oczy wyglądają na takie ciężkie, zmęczone, niewyspane, to właśnie warto też nałożyć sobie taką kredkę jasną na linię wodną. Dzięki temu to oko jest takie bardziej wyspane i nie jest ta linia wodna czerwona, taka jaka jest po nieprzespanej nocy. Zamierzam też narysować sobie na oku kreskę, ale za chwilkę najpierw wezmę się za wyczesanie moich brwi. I do brwi najczęściej używam sobie żeli. Tym razem skusiłam się na żel Benefit Gimme Brow w kolorze 3. I wyczesuję brwi, jak widzicie, zaczynam od tej środkowej części łuku, kierując się do zewnątrz, a później dopiero przechodzę do początku. Po wyczesaniu brwi wracam do narysowania kresek. Dzisiaj pokażę Wam to, można powiedzieć, w skrócie, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wykonuję kreskę krok po kroku, pokazując każdy etap, to gorąco zapraszam Was do filmu, ponieważ mam już taki film na YouTubie. Pokazuję tam naprawdę wszystko bardzo dokładnie, także odsyłam Was do tego filmu. Będziecie miały ten film na końcu tego filmu na białej karcie. Teraz znowu na moment wracam do kontynuowania makijażu twarzy i na sam koniec wytuszuję sobie rzęsy. Wracam do Was już z wykonturowaną buzią i teraz ostatni etap na oku, czyli tuszowanie rzęs. Czasami pytacie mnie, dlaczego używam dwóch tuszy, po co mi są potrzebne dwa zupełnie różne tusze. I tutaj sprawa wygląda tak, że na górne rzęsy używam tuszu z dosyć dużą szczoteczką, taką, która mocno je wydłuża i sprawia, że mają większą objętość, a na dolne rzęsy biorę sobie szczoteczkę dużo mniejszą, drobniejszą, dzięki czemu ona dociera do tych najdrobniejszych włosków na dolnej powiece. Cicho! I zaczynam od tuszowania górnej powieki. Używam tuszu Bourjois Volume Glamour. I nawet z tuszowaniem rzęs robię dokładnie tak samo, że wytuszuję sobie zewnętrzny kącik na jednym oku, to przechodzę do drugiego oka i tuszuję tutaj zewnętrzny kącik. Lubię, kiedy rzęsy są tak samo ułożone na obu powiekach, więc właśnie stosuję sobie taką metodę i wtedy jestem zadowolona z efektu końcowego. I czas wytuszować te dolne rzęsy. I tutaj pomaga mi maskara z Miss Sporty Studio Lash. Ona, tak jak widzicie, ma naprawdę drobną szczoteczkę. Ubrudziłam sobie włosy standardowo. I makijaż oka jest tak naprawdę skończony. Mam nadzieję, że wszystkie rady Wam pomogły. Ja teraz szybko wymaluję sobie usta jakimś kolorem nude. Kolor 700 z Rimmela, pomadka The Only One Matte, bardzo pasuje do tego Salted Caramel, który mam na oku. Mam nadzieję, że moje rady się przydadzą i makijaż oka będzie Wam sprawiał dużo mniej problemów niż dotychczas. Jeżeli film się podobał i okazał się być pomocny, to gorąco zapraszam do zostawiania łapek w górę, subskrybowania kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco i wiedzieć o wszystkich nowościach na kanale. Jeżeli jeszcze nie dołączyłyście do grupy na Facebooku Makijaż Uroda Moda, to tam też gorąco Was zapraszam. Ja już zmykam, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, buziaki!